Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na dzień dzisiejszy została zwołana 51. sesja 8. kadencji Rady Gminy Miłorac. Proponowany porządek posiedzenia. Punkt 1. Otwarcie obrad. Punkt 2. Stwierdzenie prawomocności. Punkt 3. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z 50. sesji. Punkt 5. Uchwały. Pierwszy projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. Drugi projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Zmiana 8. Punkt 6. Wolne wnioski i oświadczenia. Punkt 7. Zakończenie obrad. Proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali jest 14 radnych, więc możemy prawomocnie podejmować uchwały. Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do proponowanego porządku obrad? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 50. sesji. Jakieś uwagi? Nie widzę, dziękuję. Punkt 5. Uchwały. Oddaję głos dla pana wiceprzewodniczącego. Dziękuję, szybko. Pierwsza uchwała, jednocześnie przedostatnia. W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. I tak, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkają mieszkańcy według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość na dzień dzisiejszy oraz ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30 zł od jednego mieszkańca od 1 listopada 2023, 32 zł od jednego mieszkańca od 1 kwietnia 2024 dla mieszkańców selektywnie zbierających odpady oraz 60 zł od jednego mieszkańca od 1 listopada 2023 i 64 zł od jednego mieszkańca od 1 kwietnia 2024 dla odbiorców segregujących odpady nieselektywnie. I uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami do obecnych zmian. Obowiązujące od 2019 roku opłaty w roku 2023 nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów w związku ze zwiększeniem ilości odbieranych odpadów oraz zmienionymi po przetargu stawkami za odbiór, a także za zagospodarowanie odpadów. Czy ktoś w związku z projektem dzisiejszej uchwały ma jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję. Przejdźmy do głosowania. Wyniki głosowania: za przyjęciem projektu uchwały 12 osób, przeciw 1 osoba i 1 osoba wstrzymała się od głosu. Projekt uchwały niejednogłośnie stał się uchwałą. Dziękuję. I ostatni projekt już dzisiaj w sprawie przyjęcia zmian w budżecie gminy na rok 2023, zmiana 8. I mieliśmy możliwość jakieś 2-3 kwadranse temu z panią Marzeną Skarbnik omówić zmiany w budżecie. Jeżeli ktoś przeoczył coś albo by chciał o coś zapytać, to proszę. Nie widzę, dziękuję. W takim razie przejdźmy do głosowania. Panie Władysławie. Dziękuję. W wyniku głosowania projekt uchwały jednogłośnie stał się uchwałą. Dziękuję Państwu. Oddaję głos panu przewodniczącemu. Dziękuję. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie 6. Wolne wnioski i oświadczenia. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 7. Zakończenie obrad. Dziękuję Państwu za przybycie, za mobilność. I do zobaczenia.